Czytamy z Bhagavad Gita taki, jaką jest, rozdział 7, wiedza o absolucie, tekst 3. Manushyanam sahasresu, Manushyanam sahasresu, Kaschid yatati siddhaye, Kaschid satati siddhaye, Yadatamapi siddhana, Yadatamapi siddhana, Kaschid mamveti tatpataha, Kaschid mamveti tatpataha, Manushyanam, Manushyanam, ludzi. Sahasresu, Sahasresu, spośród wielu tysięcy. Kaschid, Kaschid, Yatati, dąż. Siddhaye, do doskonałości. Yatata, yatatam, spośród tych, którzy usiłują. Api, api, naprawdę. Siddhana, siddhana, tych, którzy osiągnęli doskonałość. Kaschid, kaschid, ktoś. Ma, ma mnie. Veti, veti, zna. Tatfataha, tatfataha, prawdziwie. Translation of purport. Divine Grace is about to be on the show. Tłumaczenie i znaczenie się na Prabhupada. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection. And those who have achieved perfection, hardly one knows any truth. Spośród wielu tysięcy ludzi, jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna mnie naprawdę. The idea is that pure devotional service is really attained. Idea tu wyrażona polega na tym, że czysta służba oddania jest czymś rzadko osiąganym. It doesn't mean it's impossible. Co nie znaczy, że to jest niemożliwe. It's rarely because just like if you go in the prison house, everyone you find is a criminal. Jest to czymś rzadkim, bo tak jak jeśli udasz się do więzienia, to zobaczysz, że tam wszyscy są przestępcami. So the material world is compared to a prison house, but most of the residents are not in the prison house. Więc materialny świat jest porównywany do więzienia, ale większość obywateli nie jest w więzieniu. Most of the living entities are in the spiritual world. Większość żywych istot istnieje w świecie duchowym. But those in the material world are here because we've turned away from God. Ale ci w świecie materialnym są tutaj. Jesteśmy tutaj, ponieważ odwróciliśmy się od Boga. So the material nature is, you can say, construed or constructed in such a way to cause trouble. I dlatego materialna natura jest tak skonstruowana, żeby przysparzać nam problemy. So if we're intelligent, we'll see this is not a fit place for a gentleman. Jeśli będziemy inteligentni, to dostrzeżemy, że to miejsce nie jest, to miejsce jest niewłaściwe dla dżentelmena. Let me finish up my business here and qualify to go to the spiritual world. Zakończmy tutaj swoje interesy i stajmy się kwalifikowani do powrotu do świata duchowego. Znaczenie. Są różne typy ludzi i spośród wielu tysięcy może jeden będzie na tyle zainteresowany transcendentalną realizacją, aby starać się dowiedzieć, czym jest dusza, czym jest ciało i czym jest prawda absolutna. Na ogół ludzie oddają się jedynie zwierzęcym skłonnościom, zjedzeniu, spaniu, obronie i prokreacji i prawie nikt nie jest zainteresowany wiedzą transcendentalną. Początkowe rozdziały Gity, od 1 do 6, on jest coś takiego. Text 4. Bhumir apo nalo vayu
Bumir apanalovayu. Kamano budir evacha. Kamano budir evacha. Ahamkara iti amme. Ahamkara iti amme. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these eight constitute my separated material energy. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego. Wszystkie te, w liczbie 8, są moimi oddzielonymi energiami materialnymi. So this is, in other words, nothing is outside of God. Czyli nie istnieje nic poza Bogiem. This is wrong idea, thinking that the devil is there, he has his own power source or something. To jest błędna idea, że jakoby istnieje diabeł, który ma swoje własne zasoby energii. But there's only one God and everything is within, included with him, but within that oneness there's variety. Istnieje tylko jeden Bóg i wszystko się w nim zawiera, ale w ramach tej jedności istnieje też różnorodność. Like government is one, but it has different departments. Tak jak Bóg istnieje, przepraszam, tak jak rząd istnieje jeden, ale ma różne departamenty. And sometimes they appear to be working at cross purposes. I czasami te departamenty wydają się działać w sprzecznym interesie. One side the government is arresting the citizens and putting them in jail. Z jednej strony rząd aresztuje obywateli, wtrąca ich do więzienia. And the other department of the government is giving them social welfare. A z drugiej strony rząd daje obywatelom pomoc społeczną. But from the government's point of view, everything is being done properly. Z punktu widzenia rządu wszystko jest wykonywane właściwie. So God has many energies, but they're all working under his proper, you can say, jurisdiction. Bóg ma wiele energii, ale one wszystkie pracują pod jego jurysdykcją. But from our perspective, we may think, oh, this is not right, this is not right. Z naszej perspektywy my możemy sobie myśleć, że o, to jest niewłaściwe, czy tamto. But actually, everything is perfect. W rzeczywistości wszystko jest doskonałe. There's no cruelty in the arrangement of the Lord. Nie ma okrucieństwa w aranżacji Najwyższego Pana. But to get this vision, we have to be at the level of God, so that we can see from His perspective. Ale żeby rozwinąć tę wizję, musimy wejść na poziom Boga, żeby widzieć z Jego perspektywy. Not that we become God, but we have to transcend the material energy, which is described here, to come to the level of Brahman. Then we can see everything properly. To nie znaczy, że staniemy się Bogiem. Musimy wznieść się ponad materialną energię, żeby widzieć wszystko z platformy Brahmana. Wtedy widzimy we właściwy sposób. So there is a process, a scientific process, how we can gradually come to that point. I jest naukowy proces wiodący nas do tego etapu. Ato, shada, sarusanga, vajanakriya, anartanivritti, nishta, ruchi, ashakti, bhava, prema, like this gradually we come to the point of perfection. I tak jak ten werset opisuje, stopniowo dochodzimy do etapu doskonałości. It begins with a little faith. Rozpoczyna się to od odrobiny wiary. We have faith enough that we hear the subject. Jeśli mamy wiarę, wtedy słuchamy tego przedmiotu. Enough faith that we are interested. Mamy dostatecznie wiarę, że jesteśmy zainteresowani. That we take part in the kirtan. Bierzemy udział w kirtanie. Otherwise people think, what is this, a lot of noise or something. Bo w przeciwnym razie ludzie mogą sobie myśleć, że co to jest, tyle hałasu. But we see that that is not just a lot of noise, that is Krishna himself. Ale my widzimy, że to nie jest tylko hałas, że to jest sam Krishna. So that requires some faith. I to wymaga trochę wiary. So in the beginning, atal shada, we have a little faith. I dlatego atal shada, mamy odrobinę wiary. And at the end, the same thing is their faith, only at that stage of prema, the faith is so strong. I na końcu również jest ta sama rzecz, wiara, ale na tym etapie prema ta wiara jest tak bardzo silna. The faith is so strong that God Himself is being controlled by it. Ta wiara wtedy staje się tak silna, że kontroluje samego Boga. Therefore it's said, devotional service is even more powerful than the Lord. I dlatego jest powiedziane, że służba oddania jest jeszcze bardziej potężna niż sam Pan. Because he's controlled by it. Dlatego, że jest przez nią kontrolowany. He can't resist the loving dealings of his devotees. Bóg nie może się oprzeć miłosnym relacjom swoich wielbicieli. So,
We should try to develop our faith. Dlatego powinniśmy próbować rozwinąć naszą wiarę. How do we develop faith? A jak rozwijamy wiarę? By associating with those who have more faith. Przez obcowanie z tymi, którzy mają większą wiarę. We can associate with Prabhupada. Here's his purports. Here's his translation. Then just by reading his books, we can become faithful. Możemy obcować z Śrila Prabhupadem, czytając jego znaczenia, czytając jego książki. Po prostu przez te towarzystwo rozwijamy większą wiarę. That will depend on our seriousness, our sincerity. I to dalej będzie zależeć od naszej szczerości, od naszej powagi. Otherwise, it's open for everyone. Bo poza tym, to proces jest otwarty dla wszystkich. No previous qualification required. Nie wymaga żadnych wcześniejszych kwalifikacji. Just the willingness to develop your faith. Tylko tę chęć, żeby rozwinąć swoją wiarę. But some people don't want to believe in God. Niektórzy ludzie jednak nie chcą wierzyć w Boga. But therefore, the material world is here. I dlatego mamy tu materialny świat. But if we're intelligent, after repeatedly being frustrated, we'll turn to the Lord. Ale jeśli będziemy inteligentni, po tym jak raz za razem zaznamy frustracji, to zwrócimy się do Pana. Nauka o Bogu analizuje konstytucjonalną pozycję Boga i Jego różnych energii. Natura materialna jest nazwana prakriti, albo energią Pana w Jego różnych inkarnacjach purusha, ekspansjach, jak opisuje Satvata Tantra. Vishnostu trini rupani purushakyami ato vidum ekam tu mahadah srashtrir dvitiyam tvandasam sthitam tritiyam sarvabhutastham tani gyatva vimuchyate. Dla materialnego tworzenia kompletna ekspansja Krishny przyjmuje trzy formy Vishnu. Pierwszy, Mahavishnu, tworzy całą energię materialną, znaną jako Mahatattva. Drugi, Garbhotakashayi Vishnu, wchodzi we wszystkie wszechświaty, aby stworzyć w każdym z nich różnorodność form. Trzeci, Kshirodakashayi Vishnu, jest rozprzestrzeniony we wszystkich wszechświatach jako wszechprzenikająca dusza najwyższa i znany jest jako Paramatma, który obecny jest nawet wewnątrz każdego atomu. Ktokolwiek zna te trzy postacie Vishnu, może uwolnić się z materialnej niewoli. Ten materialny świat jest tymczasową manifestacją jednej z energii Pana. Wszystkie zdarzenia mające miejsce w tym świecie kierowane są przez tych trzech Vishnu, ekspansję Pana Krishna. Purusha te nazywani są inkarnacjami. Kto nie zna nauki o Bogu, o Krishnie, ten na ogół uważa, iż materialny świat istnieje dla przyjemności żywych istot i że to one są przyczynami, kontrolerami i panami energii materialnej, puruszami, korzystającymi z przyjemności z nią związanych. Jednak, według Bhagavad Gita, ta ateistyczna konkluzja jest całkowicie fałszywa. W omawianym wersecie jest powiedziane, że oryginalną przyczyną manifestacji materialnej jest Krishna. Potwierdza to również Śrimad Bhagavatam. Składniki tej manifestacji materialnej są oddzielonymi energiami Pana. Nawet Brahmajyoti, który jest ostatecznym celem dla impersonalistów, jest jego energią duchową, zamanifestowaną w niebie duchowym. W Brahmajyoti nie istnieje jednak różnorodność duchowa, która ma miejsce na Vaikuntha Lokach. I impersonaliści przyjmują to Brahmajyoti za ostateczny, wieczny cel. Manifestacja Paramatmy jest również wszechprzenikającym aspektem Kshirodakashayi Vishnu i jest to manifestacja tymczasowa. Manifestacja Paramatmy nie istnieje wiecznie w niebie duchowym. Zatem rzeczywistą prawdą absolutną jest najwyższa osoba Boga, Krishna. On jest źródłem wszystkich energii, które można podzielić na jego energie wewnętrzne i energie oddzielone od niego. So this is you finished the paragraph? Yes. This point about Krishna's position is accepted by all the acharyas in our line and in the Vaishnava line, or even Sankaracharya, the impersonalist, he also accepted. Więc ten punkt odnośnie pozycji Krishna jest przyjmowany przez wszystkich acharyów w naszej linii, nie tylko. Nawet też Shankaracharya przyjmuje to stwierdzenie.
So there are two mysteries in the Bhagavad Gita. One is who am I, and the other is who is God. So both things are explained very scientifically. To są te dwa zagadnienia Bhagavad Gita. Kim jest Bóg i kim jestem ja? Obydwie te rzeczy są bardzo naukowo tu objaśniane. Arjuna in the 11th chapter of this Bhagavad Gita, text 37, you can turn. W tekście 37 rozdziału 11 Bhagavad Gita Arjuna mówi do Krishna. He says, O great one, greater you than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you? O limitless one, God of gods, refuge of the universe, you are the invisible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. O potężny, który przewyższasz nawet Brahma, Ty jesteś pierwotnym, oryginalnym stwórcą. Dlaczego więc oni wszyscy nie mieliby składać Ci hołdu? O bezkresny, o Bogu Bogów, o schronienie wszechświata. Ty jesteś niezwyciężonym źródłem, przyczyną wszystkich przyczyn, transcendentalny w stosunku do tej materialnej manifestacji. Ty jesteś pierwotną osobą Boga. Ty jesteś najstarszym, ostatecznym sanktuarium tego przejawionego kosmicznego świata. Posiadasz wszelką wiedzę, albowiem Ty sam jesteś wszystkim, co jest do poznania. Jesteś najwyższym schronieniem, będącym ponad siłami tej natury materialnej. O bezgraniczna postaci, Ty przenikasz całą tę kosmiczną manifestację. So it's difficult for us to understand how this person that Arjuna is describing in these two verses is also, you can say, a simple child on the lap of his mother. Więc może być nam ciężko zrozumieć to, jak ta osoba, którą Arjuna opisuje w tych dwóch wersetach, jednocześnie jest małym chłopcem na kolanach matki Jasiody. Therefore, faith is required. I dlatego wymagana jest wiara. We have a little faith in the beginning, and why not? God can adopt any form He wants. Jeśli mamy tę odrobinę wiary na początku, że tak, dlaczego nie? Bóg przecież może przyjąć dowolną formę, jaką zapragnie. Out of love, He wants to be Yasoda's child. I z powodu miłości pragnie być dzieckiem Jasiody. Out of love, He wants to play with the cowherd boys. Z powodu miłości pragnie bawić się z chłopcami pasterzami. Out of love, he dances with the gopis. I z powodu miłości tańczy z gopi. They're not interested in this magnanimous or magnificent forms that Arjuna is describing. Tamci wielbiciele nie są zainteresowani tą nadzwyczajną formą, jaką opisuje tutaj Arjuna. So that requires faith. Więc to wymaga wiary. Therefore, we should regularly hear. I dlatego powinniśmy regularnie słuchać. Then the doubts will be removed. I wtedy te wątpliwości zostaną usunięte. Or if we have question, then we can ask and the explanation can be given. A jeśli mamy pytanie, możemy zadać i wtedy dostaniemy objaśnienie. This is the process. Prabhupada says, hearing and having it explained is even more important than just reading. To jest ten proces, Śla Prabhupada objaśnił nam, że słuchanie i zadawanie pytań i słuchanie objaśnień jest nawet jeszcze ważniejsze niż po prostu czytanie książek. So we should take advantage of the opportunity to have the subject explained to us. Dlatego powinniśmy korzystać z tej sposobności tego, kiedy ten temat jest nam objaśniony. Because we're not always so fully faithful. Dlatego, że my wcale nie zawsze mamy pełną wiarę. But when those doubts come, we should record them. And so when they Guru come, sannyasi come, we can ask them. I kiedy pojawiają się u nas te wątpliwości, powinniśmy je odnotować i możemy wtedy je przedstawić, kiedy przyjeżdża czy guru, czy sannyasi. This is the qualification of guru. He's supposed to be able to remove all our doubts. To jest kwalifikacja guru, że on powinien być w stanie usunąć wszystkie nasze wątpliwości. It's not surprising to have doubts, not to be fully faithful. To nie jest zaskakujące, że mamy wątpliwości, że nie mamy pełnej wiary. But when the explanation is given, then we should give up those doubts. Ale kiedy otrzymamy objaśnienie, wtedy powinniśmy porzucić te wątpliwości. Just like we're explaining how Krishna can assume the form out of love. Tak jak teraz objaśniliśmy, w jaki sposób Krishna może przyjmować te różne formy z powodu miłości. So although God has all power, all energy, all manifestation, but still the highest quality He has is love. Bo chociaż Bóg posiada wszelką moc, wszelkie manifestacje,
to jednakże najwyższym jego przejawieniem jest właśnie ta miłość. We see practically that love is the highest. Dlatego możemy w praktyce zobaczyć, że miłość jest najwyższa. W energii materialnej jest 8 wyżej wymienionych zasadniczych manifestacji. Spośród nich wszystkich pierwsze 5 manifestacji, mianowicie ziemia, woda, ogień, powietrze i eter, nazywane są stworzeniem gigantycznym albo wulgarnym. Stworzenie to zawiera 5 przedmiotów zmysłów, które są manifestacjami fizycznego głosu, dotyku, formy, smaku i zapachu. Nauka materialna obejmuje te 10 rzeczy i nic ponadto. Pozostałe 3 rzeczy, a mianowicie umysł, inteligencja i fałszywe ego, są lekceważone przez materialistów. Filozofowie, którzy mają do czynienia z czynnościami umysłu, również nie posiadają doskonałej wiedzy, ponieważ nie znają oni ostatecznego źródła, Kryszny. Fałszywe ego, czyli koncepcje ja jestem i to jest moje, które tworzą podstawową zasadę egzystencji materialnej, obejmuje 10 narządów zmysłów przeznaczonych do spełniania czynności materialnych. Inteligencja odnosi się do całego przejawienia materialnego, nazywanego Mahat-Tattwa. Z 8 oddzielonych energii Pana manifestują się 24 elementy materialnego świata, które są podstawą ateistycznej filozofii Sankhya. Elementy te są oryginalnie pochodnymi energii Kryszny i są one oddzielone od Niego. Ale ateistyczni filozofowie Sankhya, posiadający mały zasób wiedzy, nie wiedzą, iż Kryszna jest przyczyną wszystkich przyczyn. Podstawowym przedmiotem dyskusji w filozofii Sankhya jest jedynie manifestacja zewnętrznej energii Kryszny, tak jak jest to opisane w Bhagavad Gita. Materialiści myślą, że ten świat jest wszystkim. We read last night, chapter 8, text 20. Ale tak jak czytaliśmy wczorajszego wieczora w 20 rozdziale, w 8 rozdziale, wersecie 20, że Krishna opisuje jeszcze inną naturę. Jednak istnieje jeszcze inna, niezamanifestowana natura, wieczna i transcendentalna w stosunku do tej zamanifestowanej i niezamanifestowanej materii. Jest ona najwyższą i nigdy nie ulega unicestwieniu. Kiedy wszystko w tym świecie ulega zagładzie, ta część pozostaje niezmienną. And the next verse, Krishna will make the same point. I w kolejnym wersecie Krishna potwierdza tę samą rzecz. 7.5. Oprócz tych energii, o potężny Arjuna, istnieje moja wyższa energia, którą są wszystkie żywe istoty wykorzystujące zasoby tej niższej, materialnej natury. Nawet dziecko może zrozumieć, że istnieje różnica pomiędzy martwą materią a żywą rzeczą. But the materialists are only interested in adjusting the material manifestation for their advantage so they can be comfortable. Ale materialiści są wyłącznie zainteresowani poprawianiem tej materialnej sytuacji po to, żeby czerpać z niej komfortu. So that they can make money and be happy. Żeby mogli zarabiać pieniądze i być szczęśliwi. But we're saying they're neglecting the vital principle of the soul. Ale my mówimy, że oni lekceważą tę fundamentalną zasadę duszy. Tak jak Śla Prabhupada daje przykład ptaka w klatce. We're simply polishing the cage, cleaning the cage, but we don't feed the bird. What's the point? Jeśli tylko polerujemy klatkę, dbamy o klatkę i nie dbamy o ptaka w klatce, to jaka z tego korzyść? So this simple point the materialists can't understand. Więc tej prostej rzeczy materialiści nie mogą zrozumieć. But if we take this process, then we'll get direct possession of the self-realization. Jeśli jednakże podejmiemy ten proces, wtedy osiągniemy bezpośrednie doświadczenie jaźni poprzez jej realizację. Rozdział 9, tekst 2. Rajavidya Rajluyam Parikrami Prabhutamam Pratakyakshagamam Vamyam Shusukam Kartam Avyayam. Wiedza ta jest królową edukacji, sekretem sekretów, wiedzą najczystszą i doskonałością religii.
albowiem umożliwia nam bezpośrednie postrzeganie jaźni poprzez realizację. Jest ona nieprzemijająca, a spełnianie jej jest radością. Somehow or other, by great good fortune, we've come in contact with this most joyful process. So we should take it very seriously, not to lose it. W ten czy inny sposób weszliśmy w kontakt z tym prawdziwym procesem, który jest radosny. Powinniśmy być bardzo uważni, żeby tego nie zatracić. And we should be also compassionate to give it to others. I również powinniśmy być współczujący, żeby dawać to innym. So these two things is prachara achara, practice and preaching. I to są te dwie rzeczy, prachara i achara, praktyka i nauczanie. We take it seriously, then Krishna will reveal himself more and more. Jeśli podejmiemy to poważnie, wtedy Krishna będzie nam się objawiał coraz bardziej i bardziej. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? As you said about this having faith or not having faith, it's, I can see that it also applies to us because it's a very dynamic thing that every day though we practice still, it's like it requires our constant and internal endeavor and like being cautious that yes, we have to put our heart to practice to really to try to develop faith in every moment. Tak jak Maharaj mówił o tej kwestii posiadania wiary lub nieposiadania, to też mogę zauważyć, że jest to taka sprawa dynamiczna. Jest to decyzja, którą podejmujemy w każdej chwili, czy właśnie chcemy rozwijać naszą wiarę, czy nie. Czy to nie tylko, że to również odnosi się do nas. But it's not an ordeal, it's joyfully performed. Ordeal is like a ordeal. Not a job. Nie jest to jakimś kłopotem, jest to radośnie spełniane. Once we get the hang of it, it's like riding a bicycle. It looks very difficult. But once you start riding, it's easy. Jak rozwiniemy ten nawyk, to jest jak z jazdą rowerem. Jeżdżenie na rowerze wygląda na coś trudnego, ale jak ktoś się tego nauczy, jest bardzo łatwe. Because we're by nature, by constitution, we're serving. So now we found the proper object of service. Then we'll be happy. Dlatego, że jest to naszą naturą, jest to naszą konstytucją, że komuś służymy. Kiedy znajdziemy właściwy obiekt naszej służby, wtedy naturalnie będziemy szczęśliwi. But foolishly we think, oh no, I want to be independent. Ale my w głupi sposób myślimy, że nie, chcę być niezależny. But that won't make us happy. Ale to nie da nam szczęścia. Shri Prabhupada gives the example of the street dog. In India you see the dog that just live on the street. Śla Prabhupada daje przykład ulicznego psa, tak jak w Indiach, psy żyją same na ulicy. So they're not happy like a dog who has a master. One nie są szczęśliwe, tak jak pies, który ma pana. The dog has a master, he's very fatty. Pies, który ma pana, jest tłuściutki. And if anybody comes to his master's house, he's going. Jeśli ktoś przyjdzie do domu jego pana, będzie szczekał. But the street dog, yeah, he has to always be humble, trying to get food here, scrappy. Ale uliczny pies, on musi być zawsze pokorny, próbuje zdobyć kawałek jedzenia tu, ochłap tam, ochłap tu. If you say, hey! He'll run away. Jeśli krzykniesz do niego, ucieknie. So we supposed to. One second, yeah. Jest obrazą powieszenie chwał świętego imienia. Moje pytanie jest takie, jak czy właśnie możemy objaśniać i inspirować inne osoby do intonowania świętego imienia, a jednocześnie nie popełniając tej obrazy. So it is an offense to explain the glories of the holy name. So how we can explain the glories? To others and inspire them to chant without committing the offense. Well, sometimes we have to take risk. Czasami musimy podejmować ryzyko. But otherwise we can give them prasadam. Bo poza tym zawsze możemy dać ludziom prasadam. Or ask them to take a book they can read on their own. Albo poprosić, żeby wzięli książkę, którą mogą sobie sami przeczytać. But like we say, this is a joyful process, so
Why won't they be happy to hear something joyful? Ale tak jak mówiliśmy, to jest radosny proces, więc dlaczego oni nie mieliby z przyjemnością wysłuchać czegoś radosnego? So innocent people won't mind hearing about the glories of the Holy Name. Niewinni ludzie nie będą mieli nic przeciwko słuchaniu o chwałach świętego imienia. So generally we preach to the innocent, we avoid the atheists. I dlatego generalnie nauczamy niewinnych i unikamy ateistów. You had a question, ma'am? Where is the borderline where we can say that this person is innocent and this person is and yes, that's a good question. To jest dobre pytanie. Prabhupada was asked that question. Śla Prabhupada też otrzymał to pytanie. The innocent person will be willing to hear from us. I powiedział, że niewinna osoba będzie chciała od nas słuchać. It's not our knowledge. To nie jest nasza wiedza. We're representing coming from the Lord. Reprezentujemy, przedstawiamy wiedzę pochodzącą od Pana. But you'll see more people are not interested to hear. Ale zobaczysz, że większość ludzi nie jest zainteresowana słuchaniem. Rather they start talking. They tell you what they're, how much do they know. Raczej to oni zaczynają sami mówić. Mówią ci, ileż to oni już wiedzą. So therefore, the preaching is difficult. I dlatego nauczanie jest trudne. It's a struggle. Jest to wyzwanie czy zmaganie. Prabhupada compared to giving gallons of blood. Śla Prabhupada porównywał to do upuszczania galonów krwi. But you see how much Prabhupada took, how much trouble he took for preaching. Ale możesz zobaczyć, ileż kłopotów Śla Prabhupada sobie zadał dla nauczania. So we should be grateful for that endeavor that Prabhupada made. Dlatego powinniśmy być wdzięczni za ten wysiłek, który Śla Prabhupada zrobił. And to return that gratitude, we should assist him. I żeby odwdzięczyć się mu, powinniśmy mu asystować, pomagać. He said, "I've given you the skyscraper. You just have to fill it in." On powiedział, że dał nam praktycznie cały wieżowiec. My tylko musimy go wypełnić. Oh, yeah, preaching is not so easy, but it's also very rewarding. Tak, nauczanie nie jest łatwe, ale również jest bardzo wdzięczne. We meet a sincere soul, and by our preaching, they change their life, and then it's very satisfying. Kiedy spotkamy jakąś szczerą duszę i dzięki naszemu nauczaniu oni zmienią swoje życie. To jest bardzo satysfakcjonujące. That's all right? Yeah. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Okay, we'll stop here. Thank you very much. Skończymy. Dziękuję bardzo. In Bhagavati Tiki. See you in Bhagavati. Satrika Maharaja Ki. Krishna, 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 Krish
Thank you.
I'm not afraid.